Halo, halo, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w grze Inscription, w kolejnym odcinku z Inscription na tym kanale. A dziś się czuję w ogóle dużo lepiej. Dzisiaj dzień zaczął się tylko ze stanem podgorączkowym, a nie z gorączką, więc uważam to za duży plus. Mam dużo więcej energii, czuję, że leki działają. I myślę, że dzisiaj dużo ciekawiej mogę to proprowadzić niż wczoraj na pewno. Oczywiście to dalej nie jest to samo, co jak będę w pełni zdrowy. Dalej mam jakiś lekki kaszelek, jakiś tam wysmarkać od czasu do czasu muszę raz na jakiś czas kichnę. Ale już głowa mnie aż tak nie boli, jestem w stanie jakby to normalnie w miarę komentować. Kto oglądał dzisiaj Isaaca, ten wie. I tak, co my chcemy? Na pewno chcemy wejść do gry, wyjść z OBS-a, tak. Nowa gra, mam nadzieję, że te filmiki będziemy normalnie widzieć. Tak. O nie, widzę ikonkę. Jakiś ten. Co jest? Chciało się, czy mi się wydaje? Wy tego, mam nadzieję, nie widzicie, ale mam cały czas po prawej na dole ikonkę tego z Epika. Informację, że o, już w grze Fortnite Chloe Kim. To super. Nie gram nawet w Fortnite'a, więc tak średnio mnie to interesuje. O, na początku świat nie znał kart. Pewnego dnia skrybowie, pisarze jakby powstali, a Rift, coś mi się tak kojarzy. Ich metody na inskrybowanie kart, na kreowanie kart, tak? Ten używał kamery, tamten coś z nagrobkami robił, ten skanera, a ten malował, tak? Okej. Do dnia, gdy Challenger Alift replaced the old scribes. Nie do końca widziałem ostatnie słowo, bo mi przysłania trochę. Okej. Okay. Wow. No diametralnie się to różni od... Dobra, wyłączę sobie to powiadomienie, bo to jest słabo, bardzo słabo. Znaczy, wy tego pewnie nie widzieliście, ale dla mnie mi źle się... Ciężko mi się wczuć w grę, jak mam takie powiadomienie. Starting deck. Make your ambition. Szczerze, nie mam pojęcia. Nie wiem, weźmy to. Magiczny deck. Ciekawe. A możemy jakieś podejrzeć karty? Tak. O, możemy podejrzeć karty. Nie może być poświęcony. Okej. Okay. Jakieś gemy? Blue Mage. Mage Knight. Okej. Okay. Tak szczerze, nie wiem, czy czuję się na tyle mocny z angielskiego, czy wszystko dobrze rozumiem. O! Gościu, który jakby nas tutaj prowadzi, to... O co chodzi?
A, most jest zepsuty, tak? I co, z Pacją z tą gadam, czy jak? Tak, z Pacją. Okej. But now that there's a challenger in our midst, it's back to work for me. I shall be able to get this bridge fixed in. Cool. O Jezus, na Maria, tego nie przeczytam. It'll take me exactly as long as it takes you to defeat one of those scribes. Musimy pokonać jakiegoś skrybę, tak? I wtedy on naprawi new game card again. Okay. Probably wanted to try a new starter deck or something. I get it. But like I have to restart on this bridge every time you do that. So take it easy, right? So? Restartuję ten most za każdym razem, kiedy to zrobisz. Za każdym razem, kiedy stworzę talię? Nie do końca rozumiem. Dobra, nie wiem, przejdźmy sobie tutaj. O, domek w lesie. Skąd my to znamy? Co tu jest? O, paczkę kart. To byliśmy z bestiami. Muszę tu kliknąć, nie mogę z Pacją czy coś. Alter deck. To są neutralne czy co? Mami Lord. Mumia, tak? 3x3 za 8 kości. A, bez kitu. Oni kosztują tak samo jak tamci, z poświęceniami i tak dalej. To normalnie, z sigilami, to co znamy, czyli... A co to jest to niebieskie? Nie do końca rozumiem. Jakąś energię nas to kosztuje. A to... A 8 na 20, trzeba mieć 20 kart, tak? No na razie i tak tyle nie mamy. Okej, okay. Aha, bo możemy ich kilka razy użyć tego samego? Nie, to ja będę musiał się zastanowić bardziej nad tym, czego ja tu chcę. To ten gościu. Gościu z tym. Prospektor, tak? To jest, że niby. Dobra. Tutaj wiele nie zdziałamy. 2 równa się 3 odchodzi. A to jest ten. No. No fish, no pass. Okej. Okay. Rozumiem. Ziomeczku. Ej, to tak samo jak normalnie wygląda. Powiedzmy sobie tutaj. To tutaj powinno zadziałać, prawda? Nie, 4. Czemu tak? Nie, no to wiele nie zmienia. Cholera.
A tego nie ruszymy stąd, prawda? A jak zrobimy tak? O! Okej. Znaleźliśmy paczkę. Mamy rybę. Mantis God. O! No to jest dobra karta, tak? Bierzemy to oczywiście wszystko. Następna... O! Drugi Mantis. Game friend. Okej. Nie bardzo rozumiem, o co z tymi gemami cały czas chodzi. Ha! O gościu, nie pamiętam tego hasła. The only thing you have to fear is your own in not... O Jezu, nawet nie wiem, co to za słowo jest. Behold me, I'm Leshy. The scribe of beast. Leshy, tak? Jesteś Leshy, skrybą bestii. Ale najpierw... Najpierw co? Wiem, co sądzisz. Nie. To nie jest moja legendarna kamera. Okej. Okej. Before they will consider battling you. Kiedy ich pokonamy. Aha. A rozumiem, że tu będzie trapper, czy co? Możemy paczki z kartami tu kupować. Uroboros jest taki sobie. O, gronostaj. He! Tak swoją drogą. A ile ja mam? Jeden to jest to? A nie, zero. Nic nie możemy stąd kupić. Do tych skrzynek nie możemy zajrzeć, a nic. Trudno, no dobra, idziemy dalej. Mamy... A kiedy się z tym wychodzi? Zdurniałem. Jak mamy stąd wyjść teraz? Tak nie bardzo rozumiem. A tu było wyjście. Czy jak mam rybę? Nie, nie mam ryby. Muszę jakby zrobić zdjęcie czy coś? Hej mordo, a ja wziąłem ten aparat? Wziąłem, teoretycznie. Cholera. Nie bardzo wiem, co tu mam zrobić. Tak w sumie 2 równa się 3. A jak wezmę 2, 1, 3, czy coś takiego? 2, 1, 3. No nie, nie działa. Nie bardzo wiem, co mam tam zrobić. No dobra, tej, a... Spróbujmy się pobawić z talią. Na pewno chcę... To jest w sumie słabe.
To jest na pewno dobre. Dwa Mantis Gady to chcę. Ty jesteś taki sobie. Łosoś jest spoko, ale jeden. Jeden Grizzly. Frank i Stein. Stein. Frankstein. Oko. Za 5 kostek weźmy sobie jednego takiego. Może się przyda. I dalej nie wiem, jak to chodzi z tymi. Okej, okay, dobiera karty nam. Zagrajmy w ten sposób. Tak, zagrajmy. Nie wiem, czy to dobrze robimy. Ale spróbujmy. Która to jest w ogóle mi to nagrania? Ale dopiero 16, dobra. Ale nie mam pojęcia, co ja mam tu zrobić. Dobra, nie wiem, przejdźmy tutaj. You are here. O, to jest ziomeczek z tego. Stingbug. Ewidentnie, Grimora. Skryba śmierci. Ty robisz nagrobki, mordo, tak? It is eaten by hungry dog. Deathly card pack. Okej. Okej. Dyskarduje naszą rękę. A to ciekawe. No okej. Okej. Okay. Czy zdobędziemy kartę z niego, czy co? Mamy jakieś wyjaśnienie, tak? Powered by Mox. Co to znaczy Mox? Dalej nie rozumiem. Nie, muszę to sobie przetłumaczyć, bo to jest translator. Mox. Rozumiem, że coś z jakimiś kryształkami, tak? Ale to nie ma znaczenia, że... Co? Z angielski na polski to wpisałem Mox i jakby nie ma to przetłumaczenia żadnego. Proud some refer to them as games. Okej. Okay. The board you may play cards with that cost. Start by playing one. Okej. Okay. Możemy... Aha. Okej. Okej. Rozumiem. Co to daje ten młotek?
Jakąś energię w ogóle chyba ma, to jest ta energia, tak? Co zakładam. O co chodzi? Czy ten rozwala go na hita? Czy to jest... Nie, to nie jest to, co mi się wydawało. Dobra, weźmy sobie tego. Z ciekawości, co to robi? Możemy po prostu sobie zniszczyć kartę. Aha, to tak niedobrze, że tak zrobiłem. No, bardzo niedobrze. Czy w sumie możemy tak zrobić? I zrobić... O nie! Źle zrobiłem. Znaczy w sumie nie dostałem obrażeń dzięki temu, ale teraz nie mam jak tego rzucić. Ej, to jest bardzo, bardzo źle wygląda ta sytuacja. Przegraliśmy. Tak, jeszcze raz, mordo. Dobra. Jeszcze raz. Grajmy sobie to i to. Co to robi? Że jak zginę, to zginie, to co, coś robi? Aha, rozumiem. He? Co, już przegraliśmy? Ale dlaczego? Nie rozumiem. Ej, poważnie, nie rozumiem, dlaczego przegraliśmy. On bonusowe obrażenia ciśnie na nas, czy co? I ja tego nie zauważyłem? Dobra, zrobimy tak i zrobimy tak. I chuj. I ciśniemy po całej, po bandzie ciśniemy. Zero litości dla frajerów. Nie no, nie wbił nam nic tutaj. Dobra, wygraliśmy. Tym razem bez problemu. Proszę cię, nie patrzcie. Tak, niestety. Dostaliśmy talię kart następną. Aha. Co? Ciekawe. Na energię to są chyba od tych robotów, nie? Od tego ziomka robotycznego. Sawyer Patel. Sawyer Patel. A ja coś mi się kojarzy. Ja to kiedyś teoretycznie oglądałem. Teoretycznie kiedyś to gdzieś tam oglądałem. Dobra, na razie nie otwieramy tam nic. Co to jest? You have no offering? Okej. A! I to chyba tu było gdzieś, nie? To było to chyba. A tu nic? Nie rozumiem. Ta czaszka będzie? Nie. Okej. Cholera, jasna. Dajcie mi sekundę, wysmarkam się. No, jestem z powrotem, sorki za krótkie cięcie, masakra. Chociaż już nie jest tak źle, jak było wcześniej.
teraz to jest tak, powiedzmy, w miarę od czasu do czasu się wydmucha w noc i jest, nos i jest git. A wcześniej co to robi w ogóle? Nie bardzo rozumiem. A, no tak, dobiera mi karty. Co w związku z tym? W razie niewiele. Nie mam kości. No trudno. Przydałoby się coś rzucić, ale nie mam co kompletnie. Dobra, na razie on mi nic nie robi w tym na tą chwilę. Muszę przerobić talię. I pójść w jedne gemy i w poświęcanie. To jest dla mnie łatwiejsze. Przyzwyczajony jestem do takiej gry. Oj, robi się nieciekawie. Dobra. Na pewno robimy tak. I robimy tak. Na razie to tyle. Najpierw się ten przemieści, czy... Zresztą nieważne, on ma 3 hapsy. To jest luźno. Dobra. Postawmy sobie tego ziomeczka, postawmy sobie tego, do tej pory nie rozumiem do końca co on robi. I postawmy sobie to. Źle zrobiłem. Bo ten zaraz tu no, zjebałem. Powinienem w tym miejscu, to by mi dało dodatkową turę. A nie, bo on nie atakuje w tej turze, ej to git. No dobra. Wygraliśmy. Czy nie? A nie, bo to ilość kostek, ale... Aha, dobra. To działa, czyli działa tak jak działało. Tylko są zliczane te kostki, pokazana liczba tych kostek przy zliczaniu. Rozumiem. To nic nie zmienia, jak to postawię. Bez sensu. O, dodatkowy damage jest liczony normalnie tutaj. Ej, to super. O to chodzi tam. To jest to, to są te kostki, co... Te zęby, co normalnie tam zdobywaliśmy. Nowa karta, nowa automaton. Hej. Jeździ jest bez głowy, tak? No okej, no weźmy. Royal Dominguez. Więcej nic nie było tutaj, nie? Nic nie odkryłem. Z czego to jest w ogóle tamta informacja jeszcze ostatnia? Nic nie ma. Hit by funny. Spadający odłamek lodu. Aha, to jest z jakiego powodu umarł, tak?
No to będzie do niego wtedy, tak? Do Domingueza. A to? Będzie z tego, tak? Bo to było na dole, czyli jakby bardziej do niego. A to było tutaj, więc będzie do tego. A jak ty się, mordeczko, nazywasz? Zaraz się dowiemy. Zaraz się dowiemy. Banshee. Okej, okay, idy rauk. No okej. Okay. Na razie zostawimy to tak, jak jest. Dobra, teraz to muszę coś postawić. O! Okej. Okay. To nam rozwiązuje całkiem sprawnie sytuację. myślę, że no tego nie mamy jak postawić, więc niewiele zdziałem. Znowu nie zmieniłem deku, znowu zapomniałem. Trzeba pogrzebać w talii koniecznie, no niestety. Mantis sobie umarł w tym momencie. Orange Gem. Na te dżemy to nie podoba mi się ta gra. Musiałbym na jeden kolor dżemów grać cały czas. Zamiast na różne. No w tym momencie nie jestem w stanie nic kompletnie postawić. I zaraz przegram. Dobra, mamy pomarańczowego dżema. Zrobimy tak, zrobimy tak. I na razie tyle. Zobaczymy, co się dalej stanie. No fajnie, że miał kreaturę w środku. Niewiele to zmienia. Możemy postawić znowu tego. Troszkę zaczniemy się odbijać. Nie do końca rozumiem, co to boli. Co to robi? Aha, kiedy on umrze, to się w tym miejscu sta... Aha, rozumiem. No cóż, no niewiele to zmienia w sumie. Zabijmy ciebie w takim wypadku. Rozwalmy sobie ciebie. No, ciebie muszę postawić, ciebie też rozwalam i stawiamy w tym miejscu ciebie. Niewiele nam to zmienia, bo nie możemy za bardzo z tego A nie, ten dobiera karty tylko. No okej. No dobra. Stawiamy... Ej, ten za 4 tłucze. Opłaca mi się w sumie zrobić tak, że postawię ciebie, mordeczko. A, on umiera jak nie mamy żadnych tych. No dobra. No to zjebałem. W takim razie. No, zjebałem. Dobra, nieważne. Nie było tematu. I tak wygrywamy. Zawsze tam dodatkowe dwie kostki. Okej, okay, lecimy dalej. O, ty jesteś przesuwający odłamek lodu. Dodatkowe karty. Okej. Okay. Casey? Casey Hop. O, Casey! A to stąd on jest. Dobra, na pewno bierzemy Casey.
I na pewno on jest był przez ten. Pewnie było napisane, od czego każdy umarł. Była podpowiedź w tym, co mówili na pewno, ale no nie słuchałem. Znaczy nie czytałem. Okej. Mhm. Karty. Spoko. A co tu mamy? Tu mamy talię następną. No cure. O. Możemy wygląd zmieniać. Lol. Nie chcę być robotem. Też mi się nie podoba. Ten jest ziomek, spoko. Dobra, ziomeczku. Co ty właściwie chcesz ode mnie? Co ja mogę z tobą zrobić? Nie wiem na razie. Okej, spróbujmy tego. O cholera, dajcie mi sekundę. No, jestem z powrotem. Sorki za krótkie cięcie, ale no dosłownie też ułamki sekundy musiałem kichnąć i co za tym idzie również wydmuchać nos. Royal Dominguez. No, spróbujmy. Nie wiem. Ty byłeś Dominguez, nie? Hold back or back. Marks my grave. Przedni kamień. Nie do końca rozumiem. Ty byłeś Royal Dominguez, nie? Spróbujmy tego. Nie jestem pewien. I spróbujmy tego. Już trochę na chybił trafił, szczerze mówiąc, to robię. No, coś źle zrobiłem. Spróbujmy w tą stronę. Cholera jasna, dajcie mi sekundę, ja to po prostu najzwyczajniej w świecie sprawdzę w necie. No, troszkę poszukiwane, żeby przyspieszyć, ale powiedzmy, że jest. Więc spoko. Nie pokonasz mnie. Zobaczymy, mordeczko. Ale najpierw obowiązkowo to musimy sobie zmienić talię. Gdzie sobie wywalimy? Grizzly sobie wywalimy, bo jest za drogi. Frankenstein. Ani razu nie udało mi się go zagrać. Zagramy sobie na szafiry. I tyle. Na szafirę sobie zagramy. Okej. Zobaczmy to. Na pewno tego weźmiemy. No te kostki czuję, że będzie dobrze zagrać.
Okej, okay, to weźmy, spróbujmy, to obczajmy. Nie wiem, spróbujmy to zagrać. Kiedy inna kreatura umrze, którą masz, to wraca do życia i umiera ponownie in mediateli. Co? No nie wiem, czuję, że to czuję, bo to chyba dwa razy to wtedy aktywuje, nie? Coś tak mi się wydaje. Kiedy Death Hand is played, discard your hand, then draw a new hand of four cards. To jest spoko. Jak mamy jedną kartę, nawet to można to zagrać i dobieramy tak naprawdę cztery karty. Z braku laku cię możemy zagrać. Ty nam dasz ziomeczka. Tej, a co jest, jak postawimy oba obole? To mnie ciekawi bardzo. No, to może być ciekawe, ba. Naprawdę. Gamefriend. A spróbujmy? Możemy mieć więcej kart ogólnie. To jest spoko. Nie mamy jakichś ekstra mocnych kart. Mamy Mantis Gady, no to jest spoko. No dobra, spróbujmy taką talią jak teraz mamy. Ja tu zaglądałem. Nie. Okej. Okay. Okej, okay. Spoko. O, i mordeczko, możemy u ciebie coś kupić, prawda? Mamy cztery kostki, to niedużo możemy u ciebie kupić. Chyba wolę całą talię? Czuję, że kupować kart pojedynczo się nie opłaca za bardzo. Dobra. Czas na walkę. Jego miniony nigdy naprawdę nie umierają, wiesz. Let's see how you fare. Dobra. Ten się szykuje do bloku, spoko. Dobra, dobieramy sobie kartę. Nie mamy ich tego zagrać, niestety. Zróbmy tak. I graj? Nie wiem, czy ja dobrze tą talią. Te kości, kurde. Mam nadzieję, że skopałem, że te kości pododawałem. No dobra, zagrajmy to. Ej, zjebałem to. No. Dobra, mamy. Dramat mamy. Przegraliśmy. Słabo to wygląda. Na te kości granie. Dobra, rzeczy, które nie wiem, co dają, będę wywalał po prostu. To 5 kości kosztuje. Tego nie mam jak zagrać. Draugr jest spoko. Broken Obola wywalimy. Ciebie zostawimy jednego.
Nie wiem, jak tym grać, tak szczerze. Weźmy sobie ciebie. Weźmy ciebie, bo tak nie wiem, czy mi. Chciałbym cię przetestować. Nie wiem, czy ty mi dajesz te jakieś kosteczki czy coś. Weźmy ciebie. Cholera jasna, kupiłbym coś od tego ziomka. To by jakieś wiewiórka, co? Cokolwiek? Masz tu coś ciekawego? No to weźmy. Mogę w nieskończoność to kupować. No to spoko. Poprzyjmy na tym talie. Zróbmy tak. I coś trzeba wywalić tutaj. Co to jest? Aha, ten. No dobra, zobaczmy, jak to wyjdzie. Chciałbym go rozwalić już w tym odcinku. Było bardzo spoko. Przygotujcie, ja się ten. A później. Żyjcie znowu. Także spoko. Mi się to podoba. Ten się ustawia do bloku, obojętnie. No i git. O, ej, dobre to jest. Ale czy ja go chcę poświęcać? Chyba nie. Niech on umrze po prostu. Nic się nie stanie. Tu może mieć chyba nadmiarową energię, prawda? Od 1 do 6. Jeden energii zapłacimy. No dobra. Działa tylko jeżeli masz jak zapłacić koszty. No dobra, ale chodzi o to, że ja chcę go po prostu poświęcić. Zjebałem, powinienem to zrobić w następnej turze. Dobra. Dobra, najpierw zabijmy ciebie. Co? Czy my właśnie przegraliśmy? A nie, dobrze, tutaj jest, dobra. Nieważne, spojrzałem na liczbę kostek. Jeszcze dwie. Dwa obrażeń, więc spoko. Postawmy sobie ciebie. Zobaczmy, jak to działa. Okej. Dobrze to działa. Podoba mi się bardzo. Okej. Ej, dobra jest ta karta, podoba mi się. W tym momencie to chyba najlepsza nasza karta. Tak szczerze. Możemy to jeszcze raz zagrać? A nie, to losuje od nowa po prostu. Będzie losowane od nowa. To ja nie wiem, czy ja chcę. Chociaż. Czy? No mniej. Sześć. O, i to jest dobrze. To mnie się podoba.
Panie. Gościu, nie masz szans. W tym momencie. Z taką armią. Zróbmy tak, że rozwalimy ciebie. Zjebałem. Nie zjebałem. Zrobimy tak. Znaczy zjebałem, ale na szczęście karta, którą dobrałem, to uratowała. I teraz mam bonusowe obrażenia. A, bo to też są dwie tury. Czyli obrażeń turowych. Źle to wygląda. Dobra, spróbujmy. Jest 5, ok. Czemu te są czare? Aha, wracamy jako ciała? A to ciekawe. Okej, zostawmy to tak jak jest, żeby tamten umarł. Dobra, na 100% chcemy postawić ciebie. O nie! Zjebałem. Dobra. Poświęcamy tak czy siak ciebie. I to tyle? Tak, to tyle. Dobra. Ciebie sobie zabijamy w tym momencie. Ile dodatkowych obrażeń? 2 tylko. No trudno. Ale zawsze coś. Jest spoko ogólnie. Oh there. O i zaświeciło się. Super. Ciekawe. Ta część jakby będzie szybsza gry, mam wrażenie. Szybciej nam to pójdzie. Dobra, dostaliśmy talię. Okej, 02, no to takie sobie. Grave Digger. O! Generuje kości. No to jest spoko. Z tym, że nie wiem na razie jak za niego zapłacić, bo to on też kosztuje jedną kość. Okej. Możemy tworzyć szkielety w ręku. To jest spoko. Okej. Słaba bateria. I co w związku z tym, że słaba bateria? Nie rozumiem. Dobra, a ziomeczku, co ty chciałeś? Mogę już ci coś dać? Coś chcesz? A, nie możesz, nie działasz dalej. No dobra, trudno, kurde bele. A co w ogóle tutaj się zadziało, że to świeci? Coś mogę z tym zrobić? Nie. Tej, mogę w ogóle tutaj chodzić, a coś się stanie jak pójdę tutaj? Nie. Czyli w drugą stronę też raczej nie. To słabo. O, mogę przejść tu po moście. Super. No dobra, ale... Która to jest w ogóle minuta nagrania? 54, panie. Na tą chwilę kończymy nagrywanie. Nie zapomnijcie o łapce w górę, zostawieniu komentarza i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć.